Witam w programie Stream Nation na antenie stacji GameTone. Ja jestem Corley i będę miał ogromną przyjemność przeżyć z wami przygodę Geralta w grze Wiedźmin 3. Myślę, że tytuł, którego nie trzeba nikomu przedstawiać, ale do którego wielu bardzo chętnie powraca. A więc powracamy do niego i my. No to co, zaczynajmy! Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już. Zanim Wesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami.
No to na razie. No, na razie. Piękne metody na pospieszanie, ale to rozumiem, że te blizny na plecach to też sprawka Yennefer. Tak? Witaj w samouczku gry. No dobrze, myślę, że po paru latach możemy sobie przypomnieć, co i jak działa, ale przede wszystkim te legendarne stwierdzenia. Mam na myśli tutaj nie tylko fraszkę, ale również... Cholera, jednak ładna ta nasza przełęcz. No jest moc. I są zmysły. Ale trzeba przyznać, że jednak ładna. I po latach nic brzydsza, niż to miało miejsce w dniu premiery. Ach, jednak ładny był ten Wiedźmin 3. Kurczę. No dobrze. Jeśli drzwi zamknięte są na klucz, podejdź do nich. Wszystko przed nami. Mam jeszcze kogoś tutaj do przepytania o pewne szczegóły. Pomyślałem, że Ciri może jeszcze poczekać. To niewychowawcze. I nierozsądne. O. Nie chcę być rozsądny. Aha, więc to takie buty. Zrobię sobie makijaż. A ty skończ trening i wróć do mnie. Ze wszystkich kobiet, które poznałem, tylko ty malujesz się idąc do łóżka. A poznałeś ich dużo? Czy to ważne? Przy każdej zawsze myślałem tylko o tobie. Rozumiem, że to malowanie to zostało jeszcze za czasów przed użyciem magii do pewnych niecnych celów. No dobrze, ale podobno ktoś tam czeka, nie czeka na nas. Mamy kogoś uratować przed zanudzeniem. Więc zobaczmy, jak się sprawy mają. Zresztą poznajmy tę całą ekipę, którą przypuszczam, że część nigdy nie widziała, część widziała lata temu, a część może właśnie na bieżąco też nadrabia, bo znam osoby, które wracają do Wiedźmina po kilka razy. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Czyli bawimy się w zły tata, dobry tata. Nie wściekaj się na nią. Jak tu się nie wściekać? Nic poń musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole.
źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! Nie jesteś w cyrku. Piruet! Źle. Postawa! Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej, no. Ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Bierzemy za słowo. Więc... lecimy na trening. Przeprosiny nie wystarczą. Masz przeczytać Gule i Algule w całości, łącznie z aneksami. Nie, błagam, już wolę czyścić stajnie. Koniec dyskusji. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Reszty nie trzeba, ale nie tym razem. Przejdźmy do konkretów. Nie tym razem. Wierz mi, lepiej, żeby Wesemir długo nie czekał. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wujku Wesemirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Algula od Gula. Po pręgach niczym u pantera Tigris w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Cwane, cwane. A może być jeszcze cwańsze? Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Wydaje się być już gotowa na trening dowolny. Przejdźmy od razu do treningu dowolnego. Ile można wałkować elementarz? Ha! No! Pokazałaś mu, dziewczyno! Ciri, złaś stamtąd. Aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm? Ciri! Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Co to?
Vesemir. Czekałem na ciebie, biały wilku. Nie! W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Sam tego chciałeś? Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss? Yennefer. Zabawne, co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? Mhm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Nie ma innej opcji. Znajdziemy. Nie o to się martwię. Widziałeś jej ślady. Coś jej zagraża, a ja nie wiem co. Pędzi na złamanie karku przez bezdroża, pola bitew. Albo gdzieś jej się strasznie śpieszy, albo przed czymś ucieka. W każdym razie w coś się wpakowała. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Ona przecież zawsze pchała palce między drzwi. Tu dworskie intrygi, tam czarodziejskie spiski. Czego się spodziewałeś? Sam nie wiem, że jak już się spotkamy, będzie spokój, chociaż przez chwilę. Spokój? Z Yennefer. Powodzenia. No, piękna wiara w nią. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Niby tak, no ale... Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak. Coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Czas na nas. Zaraz będzie jasno, pora jechać. Chwila, pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie... Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyziną. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptu? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. A to jest bardzo ważne postscriptum. A, niech wie. Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Czego ta młodzież nie wymyśli? Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj, słyszysz? Słyszę i czuję. Ule. No, to teraz mają szansę wyjść braki w szkoleniu. Potwory, witamy. Odpowiedni miecz rozumiem, że już wyciągnięty na te najgorsze stworzenia. Przy czym warto przetestować zarówno szybkie cięcia,
jak i te potężne, silny atak, unik. Aj, proszę bardzo. No właśnie, też ciekawe, jak wiele osób gra na tak zwane turlanie, tak? Zobaczymy, jak nasz kierunek tutaj, jaki obierzemy, na ile gra się też zmieniła. Czy dalej to Quen jest tym naszym najpotężniejszym, o jaskucze ziele, narzędziem służącym do obrony w walce, czy jednak może gdzieś wraz z aktualizacjami poszło coś w inną stronę? Proszę bardzo, Wezemirze. No tak, gdzie przeszły wojska, tam trupojady. Jedźmy, zanim więcej ich się zleci. Dobrze. No dobrze, ale w tym miejscu zrobimy sobie zakończenie naszego pierwszego spotkania w grze Wiedźmin 3. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone chwile i zapraszam już na kolejne spotkanie, a tymczasem trzymajcie się. Hej, hej!